drodzy, już powracamy do naszej rozmowy i tutaj, tak jak wspomniałam, będziemy rozmawiać o masażu Chantala, a pani Małgosia jest właśnie instruktorką Polskiej Szkoły Masażu Chantala, więc może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten masaż. Masaż Chantala jest techniką masażu wywodzącą się z Indii i tam już od wielu setek lat masaż Chantala jest praktykowany w rodzinach i przekazywany z pokolenia na pokolenie. I właściwie masuje się dzieci od chwili narodzin do momentu, kiedy one wyjdą z domu, kiedy opuszczą dom rodzinny. I ja też namawiam do tego, żeby już od pierwszych godzin po urodzeniu zacząć masować dziecko. Czasem niektórzy rodzice wstrzymują się z rozpoczęciem masażu do momentu, kiedy kikut pępowinowy odpadnie, ale w sumie można tak zmodyfikować ruchy, żeby ten kikut był sobie tam w spokoju niepodrażniony. I przez lata, modyfikując ruchy, można masować dzieci starsze, takie przedszkolne, później uczniów szkolnych i nawet nastolatków. A czy ten masaż się zmienia w zależności wtedy od wieku? Zmieniają się ruchy, no bo wiadomo, tak jak na przykład przegłaskujemy rękę małego dziecka, powinnam nie mieć obrączki, żeby dziecka nie ranić. Tak jak przegłaskujemy jednym płynnym ruchem powolnym całą rękę malucha, tak wiadomo, że u starszego dziecka tego nie zrobimy, więc wówczas jakby na dwa razy ten ruch jest rozłożony. Tak więc ruchy są modyfikowane, owszem. Małemu dziecku przeprowadzamy też taką gimnastykę ciała, takiemu dziecku, które jeszcze nie spaceruje. Dbamy o to, żeby nauczyło się przekraczać połowę swego ciała. Natomiast starszemu dziecku, które już raczkuje, takiej gimnastyki nie musimy robić. Natomiast co daje masaż Chantala? No więc właśnie, jakie są jego zalety? No, zalet jest cała masa. Ponieważ jako masaż relaksacyjny relaksuje i to relaksuje nie tylko tą osobę, która jest masowana, ale też tą, która masuje. Wpływa na mamę też, albo na tatę. Na tatę. No ja gorąco jednak zachęcam do tego, żeby to tatusiowie mieli swoje pół godziny w ciągu A jaka to dnia. Jest pozycja? Na przykład taka, którą właśnie tutaj najchętniej pani pokazuje? Tak, bo ponieważ w całym masażu chodzi o to, żeby być blisko, żeby nawiązać z dzieckiem kontakt i żeby ten kontakt był no, na każdej możliwej płaszczyźnie, dlatego najlepiej jest masować na siedząco. Ja tu mam, przyznam szczerze, niezbyt wygodną tą pozycję, ale kładziemy dziecko na wyciągniętych nogach, ono wtedy czuje się bezpiecznie, bo ma podparcie z naszych nóg i masujemy je nie odrywając rąk, także to jest też bardzo ważne, żeby ten kontakt był ciągły i w momencie, kiedy kończymy ruch, nigdy nie odrywamy dwóch dłoni, tylko odrywamy najpierw jedną, później drugą. Co daje nam masaż oprócz tego, że jesteśmy blisko, może oprócz tego, no przede wszystkim właśnie jesteśmy ten blisko, kontakt. Tego nam brakuje bardzo często. I właściwie poprzez to, że masaż ma działanie relaksacyjne, wpływa tak naprawdę na wszystkie organy wewnętrzne, bo i pobudza limfę, tym samym zwiększa naturalną odporność dziecka i pobudza krążenie, przez co skóra dziecka lepiej się rozwija. Masaż brzuszka działa doskonale na układ trawienny, tutaj tak zwane kolki, chociaż tak naprawdę z tymi kolkami jest tak nie do końca sprawa wyjaśniona, bo jedni mówią, że kolka może być spowodowana tym, że jak dziecko pije, połyka powietrze, to powietrze później powoduje powstanie takich bąbelków w brzuszku, wzdęcia, ale to i tak na te wzdęcia właśnie masaż działa łagodząco, a jeśli wyjść naprzeciw zwolennikom teorii mówiącym, że kolka jest spowodowana nadmiarem wrażeń, stresem w ciągu dnia, no to też działając relaksacyjnie usprawniamy tutaj pracę brzuszka i tym samym pozbawiamy dziecko tego problemu odkolkowego. Niektóre dzieci chwalą sobie masowanie dziąseł, oczywiście od zewnątrz, nie tak, w momencie ząbkowania, aczkolwiek to jest dosyć taka sprawa no, indywidualna mocno, ponieważ niektóre dzieci nie lubią być dotykane w dziąsła, kiedy ząbkują. No, takim myślę, że najbardziej
wartym podkreślenia, najbardziej wartą podkreślenia zaletą masażu jest właśnie to, że jesteśmy z drugą osobą blisko, mamy czas tylko dla siebie, możemy na siebie popatrzeć, nauczyć się swoich reakcji, takich niewerbalnych. Po prostu być ze sobą. A ile trwa taki masaż? To też na pewno zależy od wieku dziecka, ale jeśli mówimy właśnie o takim dziecku od 0 do 5 powiedzmy lat. To znaczy tak, zaczynamy najczęściej masaż bardzo krótko. Przyzwyczajamy dziecko do tego typu ruchu i pierwsze masaże, zwłaszcza u wcześniaków, przeprowadzane są w granicach 5 minut, ale docelowo masaż trwa około 30 minut. Czy to możemy powtarzać kilka razy dziennie, czy to jest taki jeden masaż na dobę? Nie ma konieczności, ale też masaż jest tak skonstruowany, że obejmuje całe ciało dziecka. Masujemy twarz, głowę, brzuszek, tylną część pleców, nogi i możemy sobie podzielić na przykład ten masaż, bo albo my nie mamy w danym momencie może nie tyle ochoty, bo to byłoby złe słowo, bo jeśli nie mamy ochoty, to lepiej w ogóle tego masażu nie przeprowadzać, ale jeżeli no, takie są, a nie inne okoliczności, to można wymasować tylko część, na przykład brzuszek, z którego strony są dolegliwości, masować kilka razy dziennie. Najlepiej, żeby takie efekty były zauważalne, czy to u wcześniaków w postaci przybierania szybszego masy, szybszego wzrostu, to polecałabym stosowanie masażu 3-4 razy w tygodniu. A czy taki masaż, Szantala, jest trudny? Czy możemy się go nauczyć z łatwością? No nie, właściwie to jest kolejny jego plus, że nie jest masażem trudnym i właściwie każda osoba jest w stanie nauczyć się tego masażu. Tak więc poświęcając nie jednorazowo, bo naukę dzielimy na kilka spotkań, ale w sumie poświęcając około 6 godzin, jesteśmy w stanie uzbroić nasze ręce w narzędzie, które będzie z nami do końca naszego życia, w dobry dotyk, który przekaże dziecku nasze dobre emocje, naszą bliskość i miłość. I to jest naprawdę warte do poświęcenia tego czasu, a później tylko pół godziny dziennie. No właśnie, pani prowadzi takie warsztaty masażu z Szantala. Co należy zrobić, kiedy przechodzimy na pierwszą lekcję takich warsztatów? Czy dostajemy w tym momencie lalkę, czy przechodzimy z dziećmi? Jak to wygląda? Są różne rodzaje spotkań, bo i indywidualne w domu. Takie spotkanie oczywiście w domu rodzinnym dziecka też wygląda inaczej. Jest ono w znanym terenie. Tak więc może przebiegać bardziej sprawnie niż podczas zajęć grupowych, to takie różne prowadzimy. Prowadzę zajęcia i dla rodziców, którzy spodziewają się dziecka, tak więc wówczas ja masuję lalkę i rodzice również powtarzają ruchy na lalce, ale uczę także rodziców dzieci. I to dzieci najmłodszych, takich kilkutygodniowych i wówczas oczywiście ja masuję lalkę, rodzic powtarza to masując dziecko, jak i uczę rodziców dzieci starszych. No najstarsze dziecko to mi się, że tak powiem, trafiło Izy, syn 10-letni był wówczas. I Iza uczyła się właśnie masować swojego 10-letniego syna, który do tej pory potrafi się, tak jak mi tu Iza za kulisami zawsze mówi, potrafi się upomnieć. A mamo, tak? A pomasuj mi, nie wiem, rękę. I czyli dzieci też się domagają. Też. Tak, moja córka ma 4 lata i ona na przykład czasem nie może zasnąć, bo jest w jakiś sposób pobudzona po całym dniu. I mówi, mamo, pomasuj mi nóżki, pomasuj mi rączki i ja czuję, jak to ciałko zaczyna się relaksować i odpływa w sen. Także naprawdę w każdym wieku można masować dziecko. I wracając do pani pytania o lekcje. Też nie mogę powiedzieć jednoznacznie, jak te lekcje wyglądają, ponieważ inaczej wygląda lekcja, kiedy uczymy się na lalkach. Wystarczy nam 2 spotkania podczas szkół rodzenia, jakby przekazujemy wiedzę na temat całego masażu, także uczymy rodziców wymasować dokładnie dziecko. I to są 2 spotkania, takie po 1,5 godziny mniej więcej, a gdy już rodzice uczą się z dzieckiem swoim masować, zazwyczaj są to 3 spotkania, bo też chodzi o to, żeby dziecko stopniowo przyzwyczajać do masażu. Nie zawsze ono ma też
nastrój do tego, aby być masowanym i to należy uszanować, odłożyć masaż na później, tak żeby ten masaż nie kojarzył się dziecku z czymś nieprzyjemnym, z czymś robionym na siłę. Kiedy takie najbliższe zajęcie, na które moglibyśmy zaprosić naszych telewidzów? Iza może powie. Najbliższe zajęcia jutro chociażby. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na spotkanie. To prawda, to nie są zajęcia z masażu szandala. Zajęcia są pod tytułem Z radością do przedszkola. Są to zajęcia skierowane do rodziców, w których dzieci zaczną edukację przedszkolną w tym roku bądź w przyszłym. Dowiedzą się od pani psycholog, czego się można w przedszkolu spodziewać, jak pomóc dziecku zaadaptować się do takich zajęć. To jest przecież wielka nowość dla takiego dziecka, tak, które właśnie, po raz pierwszy wychodzi do rówieśników, a nie mama, tata, babcia. Rodziców jest równie duży też stres. Przeżycie ogromne. Dokładnie. Chodzi o to, żeby też i dzieci uspokoić, żeby rodzice potrafili spokojnie uspokoić dzieci, ale też przede wszystkim siebie, wiedząc, co ich czeka. Co jeszcze takiego ciekawego będzie, co będzie nowością w tej chwili w Poznaniu, do czego chcielibyśmy serdecznie zaprosić, jest to Cesarska Szkoła Rodzenia, nazwana w ten sposób. Brzmi groźnie. Nie, właśnie, jest to... Albo majestatycznie. Są to warsztaty, znaczy jest to kurs Szkoły Rodzenia skierowany do rodziców, tych, którzy z konieczności będą mieli ciążę rozwiązaną poprzez cięcie cesarskie. O cięciu cesarskim bardzo mało się mówi. Jeżeli w ogóle w Szkole Rodzenia jest to tak naprawdę krótki tylko temat poruszony, a tak naprawdę wiele osób, które wiedzą, że muszą mieć wykonane cięcie, wiele mam, które wiedzą, że w ten sposób będą miały ukończone ciąże, bardzo się denerwują, nie wiedzą, co je czeka. Cały cykl mamy poświęcony dokładnie właśnie temu wydarzeniu, jak jest nieczulenia, jak przebiega cięcie cesarskie, czego się mogą spodziewać, jak potem wygląda powrót do formy po cięciu cesarskim i wszystko, co dotyczy tego tematu. Ruszamy 9 marca. Z tym ruszamy 9 marca. Serdecznie chcemy też zaprosić. Super, bardzo fajnie. Na pewno wszystkie informacje można również znaleźć na waszej stronie internetowej. Tak, zapraszamy do odwiedzania. Familijny Fyrtel, także gorąco zachęcamy. I tutaj jeszcze niespodzianka właśnie od pani. Mamy książeczkę, też rozumiem z lekcją masażu Szantala. Tak, jest krótki opis i autorem tej książki jest pan, który w latach 70. jakby przywiózł z Indii ten masaż, zaszczepił go na gruncie europejskim i on jest takim prekursorem właśnie masażu Szantala w Europie. Także myślę, że taka książka będzie atrakcyjna, tym bardziej, że opatrzona jest zdjęciami robionymi właśnie przez pana Le Boyer, tak więc zdjęcia są czarno-białe, stare, jest troszeczkę tekstu opisującego masaż. Super. Myślę, że rodzicom, którzy chcą w ten sposób spędzić czas z dzieckiem, ta książka się przyda. Tak, jak najbardziej, także drodzy rodzice, jeśli chcielibyście, żeby ta książka trafiła właśnie w wasze ręce, to oczywiście zaglądajcie do nas, do naszego fanpage'a na Facebooku. Tam bardzo proste pytanie konkursowe, które brzmieć będzie, od jakiego wieku można właściwie zacząć masaż Szantala, a o tym jeszcze mówiliśmy i ja też powtórzę pod koniec, także proszę słuchajcie i oczywiście serdecznie zachęcam do tego, żebyście brali udział w naszym konkursie. Teraz już króciutka przerwa, a za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.